Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy sobotę 8 czerwca, a to oznacza, że wczoraj, czyli 7 czerwca, zakończyła się zbiórka publiczna organizowana przez Komitet Społeczny Pomóżmy Frankowi z ramienia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Światło Nadziei, które objęło patronat honorowy nad naszą akcją. Zbiórka trwała od 31 maja do wczoraj, czyli do 7 czerwca. Chciałabym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za udział i ogrom pracy, jaki włożyliście w realizację tego całego przedsięwzięcia, ponieważ pracy było naprawdę dużo. Franku, dla Ciebie informacja. Zbieraliśmy dla Ciebie pieniążki na rehabilitację i Twoje leczenie. Ważna rzecz. Mieliśmy 8 puszek, mieliśmy loterię fantową, mieliśmy licytację i spływały do nas darowizny od naszych sponsorów i ludzi o ogromnych, wielkich serduchach. Za co wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałabym podziękować wszystkim mediom, które wzięły udział w udostępnianiu naszego wydarzenia. Wszystkim osobom, które pozwalały i udostępniały wydarzenie na swoich portalach na Facebooku. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy pozwalali wywieszać plakaty, ponieważ to było bardzo ważne, żeby o tej akcji dowiedziało się jak najwięcej osób. A to się udało. To się udało, ponieważ wystartowało wśród dorosłych na bieg 5 km aż 213 osób. Startowało w biegu dla dzieci ponad setka dzieciaków, dokładnie 104. Bieg o dystansie 100 i 200 metrów. Było naprawdę kolorowo, było bajecznie i przede wszystkim były pełne puszki. Słuchajcie, zliczyliśmy dzisiaj wszystko i okazało się, że Franek, Monika, Marcin, mamy dla Was, uwaga, 25 641 zł i 78 groszy. Ta kwota trafia w Wasze ręce i Wy zrobicie z nimi to, co uważacie za stosowne, a wiemy, że zrobicie to dobrze i że Franek dzięki temu z każdym dniem będzie wracał do zdrowia. My życzymy Wam powodzenia w Bangkoku i mamy nadzieję, że przeszczep komórek macierzystych, na który zebraliście aż 130 tysięcy zł, po prostu się powiedzie, uda się. A ja dziękuję wszystkim za przepiękne przytupnięcie piątki Frankowi 2 czerwca w Karczmie Borowej. Byliście super. Dzięki. Do zobaczenia może za rok.